Ofiara Kaina. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich, a Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wersety 3 do 5, 4 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Te wersety uwypuklają mocno różnicę pomiędzy dwiema ofiarami złożonymi Panu Jezusowi Chrystusowi. Kain złożył Panu w darze owoc przeklętej ziemi i to bez krwi, która byłaby w stanie, która była w stanie wymazać klątwę. Przyniósł Panu Jezusowi Chrystusowi bezkrwawą ofiarę, ponieważ nie wierzył. Gdyby ofiara była krwawa, wskazywałoby to na wiarę Kaina. Ale była ona bezkrwawa, ponieważ Kain był niewierzący. Gdyby wiara wypełniała jego serce, to już w tamtych dawnych czasach pojąłby, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia, jak komunikuje list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. W słowach tych zawarta jest niezwykle ważna, podstawowa prawda Słowa Bożego i odwieczna zasada Boga. Zapłatą grzechu jest śmierć, żołdem grzechu jest śmierć, zapłatą za grzech jest śmierć. List do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Kain był grzesznikiem. I dlatego śmierć dzieliła go od Pana. Natomiast jego dar nie wskazywał nawet w najmniejszym stopniu na ten fakt. Jego ofiara była pozbawiona złożonego zastępczo życia, które zadowoliłoby sprawiedliwe roszczenia Boga i odpowiadałoby stanowi zasługującego na śmierć grzesznika, jakim był Kain. Kain potraktował Boga jak równego sobie, który mógł przyjąć skażony przez grzech owoc przeklętej ziemi. Zdradził tym samym głęboką niewiedzę co do sprawiedliwych wymagań Bożych i udowodnił tym samym, że nie znał ani swojej własnej pozycji jako straconego i zgubionego grzesznika, ani też nie znał prawdziwego statusu ziemi, której owoc śmiał przynieść Bogu. Ludzki rozsądek mógłby na tym miejscu zaprotestować. Chwileczkę, ale jakaż ofiara mogłaby być przyjemniejsza i bardziej na miejscu, jak nie właśnie ta, która była efektem pracy jego rąk w znoju i pocie czoła. Bóg myśli zupełnie inaczej. A szczera i prawdziwa wiara znajduje się zawsze w zupełnej harmonii z myślami Boga. Bóg uczy, a wiara słucha i pojmuje, że nie ma innej możliwości zbliżania się do Niego, jak tylko przez życie złożone zastępczo w ofierze. Widzimy tym samym, że podstawą, na której człowiek może nawiązać z Bogiem żywą relację, jest śmierć Pana Jezusa, bez której Jego ziemska służba byłaby zupełnie bezwartościowa. To prawda, że żyjąc na ziemi nieustannie czynił dobro. Możemy to porównać w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 38 werset. Ale to jego śmierć spowodowała rozdarcie się zasłony świątynnej, co mamy opisane w Ewangelii według Mateusza, 27 rozdział, 51 werset. Zasłona ta oddzielała w świątyni miejsce święte od najświętszego. Jedynie kapłan mógł wchodzić za nią raz w roku z krwią przebłagania, która wymazywała popełnione przez lud grzechy. Każdy, kto przekroczył to Boże przykazanie i śmiał wejść do najświętszego miejsca, miejsca bezpośredniej obecności Boga, musiał zginąć. Zasłona ta obwieszczała od wieków ogromną przepaść dzielącą człowieka od Boga i świadczyła o niemożności przystępu grzesznika do Boga. Tylko śmierć Jezusa Chrystusa mogła spowodować rozerwanie tej zasłony. Bóg przyznał się do jego dzieła i w rozdarciu zasłony dał wyraz tego,
że złożone w ofierze życie Jego umiłowanego Syna w zupełności Go zadowoliło i zostało przyjęte. Od tamtej pamiętnej chwili krzyż stał się pomostem, na którym każdy grzesznik może przekroczyć tę dzielącą go od Boga przepaść i mieć nieograniczony przystęp do Boga. Gdyby Jezus Chrystus żył choćby i do dzisiaj, czyniąc dalej tylko dobro, zasłona wisiałaby cały czas w świątyni, zagradzając chwalcom dostęp do miejsca najświętszego. To wszystko pokazuje, że Kain, jako przynoszący ofiarę czciciel, stał na całkowicie niewłaściwym gruncie. Grzesznik, który nie otrzymawszy uprzednio odpuszczenia grzechów, ośmielił się przyjść, a właściwie wtarnąć bezprawnie i zuchwale do obecności Bożej, aby złożyć bezkrwawą ofiarę, mógł ściągnąć jedynie na siebie winę za taki postępek. Nie ulega wątpliwości, że Kain zadał sobie niemało trudu, aby sporządzić swą ofiarę, ale cóż z tego? Jaką to miało wartość? Czy starania jednego nędznego grzesznika miałyby wymazać przekleństwo i skażenie ziemi? Czy mogły sprostać roszczeniom świętego Boga? Czy mogły stworzyć odpowiednią podstawę do przyjęcia grzesznika? Czy były w stanie odebrać śmierci i żądło i ograbić królestwo umarłych z jego łupu? Żadną miarą nie, absolutnie nie. Bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Złożona przez Kaina ofiara pozbawiona krwi była, jak każda inna ofiara o podobnym charakterze, pozbawiona jakiejkolwiek wartości. Świadczyła jedynie niezbicie o tym, że nie znał on ani swojego rzeczywistego stanu, ani też nie miał pojęcia o naturze Boga. Nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował. Tak mówi Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 25 werset. Zbliżyć się do Boga można tylko na podstawie krwawej ofiary. Kain myślał jednak, że w ten sposób może zbliżyć się do Boga na podstawie bezkrwawej ofiary, darowując Bogu jak gdyby czego potrzebował. Co więcej, każdy tylko powierzchownie religijny człowiek, który nie ma w swym sercu krzty żywej wiary, podziela to błędne myślenie Kaina. W długiej historii ludzkości Kain miał miliony następców i naśladowców. Kainowy sposób służenia Bogu rozprzestrzenił się po całej ziemi. Jest on istotą życia religijnego i sposobu przypodobania się Bogu każdej nienawróconej duszy. Bazuje na nich i otacza je pieczołowitą ochroną każdy system religijny pod słońcem. Zamiast przyznać należne Bogu miejsce, miejsce dawcy, jakim jest Bóg, bo Bóg jest dawcą, to człowiek aż zachętnie chciałby uczynić z niego odbiorcę, biorcę, a tak być nie może. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, a Bóg z całą pewnością musi znajdować się na bardziej błogosławionej pozycji. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo, jak mówi nam Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, 7 werset. Któż miałby dać mu coś jako pierwszy? Bóg z radością i upodobaniem przyjmuje nawet i najmniejszy dar od serca, które nauczyło się głębokiej prawdy zawartej w słowach: wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, 14 werset. Gdy tylko człowiek zuchwale sięga po pozycję pierwszego dawcy, Bóg natychmiast odpowiada: gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Księga Psalmów, 50 rozdział, 12 werset. Nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Rzeczą niemożliwą jest, aby wielki dawca wszechrzeczy czegokolwiek potrzebował.
Wszystko, co możemy Mu przynieść, to jedynie serdeczne dziękczynienie pochodzące z wdzięcznego serca, które rozpoznało, że wszystkie Jego grzechy, że wszystkie grzechy tego serca zostały usunięte i wymazane. Rozpoznanie to możliwe jest jedynie przez wiarę w moc doskonałej, dokonanej ofiary przebłagalnej. I wiele miejsc Słowa Bożego pokazuje prawdziwy stan i stanowisko człowieka przed Bogiem oraz prawowity fundament oddawania prawdziwej i niesfałszowanej czci Bogu, na którym człowiek może składać Bogu hołd i przynosić uwielbienie. Możemy o tym przeczytać m.in. w Psalmie 50, w Księdze Izajasza, 1 rozdział 11 do 18 wersetu i Dziejach Apostolskich, 17 rozdział 22 do 34 wersetu.